Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj porozmawiamy jeszcze raz z Ukrytym. Trochę inny odcinek niż ostatnio. Dlaczego? Bo chcę sprawdzić, czy jest możliwość innego zakończenia. A wiem, że jest, tylko nie wiem, w którym momencie to trzeba zrobić. To był jakiś dziwny dźwięk. Ekolti, lautni ama. Żyłeś. Ledwie. Nie atakujesz. Czy to znaczy, że mnie wysłuchasz? Może. Mów. Co zrobiłeś Regisowi? Nic. Śpi. Obudzisz go? Może tak, może nie. Miałeś mówić, nie pytać. Mów, bo zabiję. Okej, jeszcze jedno pytanie. Ta jaskinia, z której przyszedłem, co to było za miejsce? Pytanie. Znowu pytanie. Marnujesz mój czas. Nie, nie, zaczekaj. Czyli mogą zabić Geralda. No okej, Ukryty zabija Geralda, no to... Tak można, ale jeszcze chcę zobaczyć inne wersje, inne możliwości. Jedno pytanie mu zadamy i potem przejdziemy do sprawy Detlafa i zobaczymy, co tam jeszcze można wywnioskować. Coś tam się zmieni. Ale zapiszę sobie trochę wcześniej. Żeby nie latać tak daleko. A, już nie zapiszę, dobra, ale to tak kawałek jest tylko. To już znamy. Ledwie. Nie atak. To wiemy, co to za miejsce. Ale kiedyś. Teraz mów. Nie pytaj, bo zabiję. Dobra. Przychodzę w sprawie Detlafa. Wiem, kim jest. Co z nim? Poszczuł niższe wampiry na miasto. Muszę go powstrzymać. Ale ja nie muszę. Giną niewinni ludzie. Ludzie, elfy, krasnoludy giną każdego dnia setkami. Tak jak bydło, świnie, szczury. Nie wierzę, że nie widzisz między nami różnicy. Świnie mi nie przeszkadzają. Pytam ostatni raz. Czemu mam się przejąć Detlafem? Czemu mam ci pomóc? Weźmiemy odwdzięczyć, ale pewnie nas zabije. Odwdzięczę ci się, jeśli mi pomożesz. Ty... mnie... jak? To już zależy od ciebie. Nie jestem. Człowiekiem. Jesteś nikim. Marnujesz znowu nas zabije. Mój czas. Nie, nie, zaczekaj. Aha, czyli cały czas tak samo giniemy, okej.
Myślałem, że jakaś inna rozprawka będzie, a tu nic, cały czas tak samo nas zabija. No dobra. To lecimy jeszcze raz. Tym razem zrobimy to poprawnie, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy tak powinno być. Może uda się zrobić to jakoś w fajny, sensowny sposób. Jeszcze będę chciał sprawdzić ostatnią wersję z księżną. Czy tam można coś zmienić? To znaczy chciałbym, żeby... te tlafa nie będę chciał teraz zabijać. Więc spróbuję jeszcze raz tutaj coś tam wykminić. Może inaczej jeszcze nas będzie próbował zabić. Ale przyspieszymy teraz zupełnie. Detraf, prędzej czy później ściągnie na ciebie kłopoty. Jak? Tak jak wcześniej Kagmar. Ludzie w końcu go dopadną. Może za rok, może za dwa, może za 10, ale znajdą sposób. A wtedy zaczną szukać pozostałych wampirów. I w końcu trafią na ciebie. Mam się bać. Śmierci? Nie. Ale skończy się spokój. Będą cię nachodzić różni błędni rycerze, czarodzieje. Jeden zdołał się tu już teleportować, więc przyjdą następni. Możesz być pewien. Zabijesz ich, rzecz jasna. Więc potem zaleją te jaskinie. Albo ściągną saperów z Mahakamu i wysadzą je w powietrze. Nie. To miejsce musi być bezpieczne. Brama. Detlaf musi zginąć. Nie zabiję swojego. Prosimy tylko, żebyś go wezwał. Nic więcej. My zajmiemy się resztą. Jeśli go wybijesz... Zostanę wyklęty. Mam tego świadomość. Mimo to nalegam. Proszę, żebyś wezwał Detlafa. Gdzie? Tesza Mutna. Idźcie tam. Kiedy was usłyszę, każę przybyć Detlafowi. Dziękuję. Precz. Dobra, wiemy już mniej więcej wszystko. Teraz czas. Z Detlafem chyba nie da się inaczej załatwić tego niż poprzez zabicie go. Bo tak nas i tak poprowadzi gra. Ale... Czy ja nie mogę teraz wczytać chyba, co? Dobra. Nie... Po co? Nie chcę walczyć z Detlafem. Rozpostaw... Chcę... Wiesz... Nie... To już jest filmowa wersja cały czas. Ale dobrze, my tego nie chcemy. My chcemy już... Ceremonia. Czyli jeśli pogadam sobie jeszcze z naszą księżniczką po takiej rozchmince, to czy będę mógł załatwić to w jakiś inny, sensowniejszy sposób, czy będę musiał tylko albo królowa poniesie śmierć, albo ten, czy po prostu będę musiał wrócić do motywu z
motywu z ostatniego odcinka, który był taki sensowny i gdzie tam zakończyliśmy wszystko rozmowami i tak dalej, bo teraz jest przewijanie bardziej. Porozmawiamy z Sianą. O to tutaj najbardziej mnie chodzi. Może, że to blisko wszystko jest. Dobrze. W jakiej sprawie? Muszę ją. A, będę. Dobrze. Będę się streszczał, bo chcę się streścić. Witaj, Sian. Nie ma. Skoro już. Streszczaj. Cia. Nie powiedziałabym. Nie mam tu żadnej prywatności. Ale jest czysto, bo posprzątałam. Słyszałem, że sprzątanie relaksuje. Nie. To niewdzięczne zajęcie. Ale lubię po prostu doprowadzać wszystko do końca. Kiedy wyjeżdżałam z Nazairu, też zostawiłam pościelone łóżko. Chociaż wiedziałam, że tam nie wrócę. Nie lubię niedokończonych spraw, bałaganu i niedomkniętych wątków. Niezłomna konsekwencja. To w sumie godne podziwu. Od dziecka byłam za to chwalona. I właściwie tylko za to. Okej. Siana. Zdobyłem dowód na to, że zamierzałaś zgładzić swoją siostrę. Anna Henrietta od samego początku była głównym celem Detlafa, czyli twoim. Brawo. Gratuluję przenikliwości. Ale to nie twój interes, co planowałam. Mylisz się. To jest mój interes. Dlaczego ty się musisz do wszystkiego mieszać? Wynajęto cię, żebyś zabił bestię. Bestia nie żyje. Więc idź sobie po medal i daj mi spokój. Po prostu lubię wiedzieć, co się wokół mnie dzieje. Nie znoszę niejasnych sytuacji. Przyszedłeś się wypytywać o to, co mną kieruje? Jeśli chcesz mi powiedzieć o swoich powodach, to chętnie posłucham. Przecież wiem, że mścisz się na tych, którzy wypędzili cię z pałacu. Chodziło o klątwę Czarnego Słońca, tak? Tak to sobie nazwali. Twierdzili, że jestem niebezpieczny. Okej, przewiniemy szybciutko. Że jestem mutant. Wykonywali rozkaz. Tak. Bejran nigdy nie przepuścił okazji, żeby... Niech będzie. Miałaś powody, żeby czuć wściekłość i żal. Ale chyba zdajesz sobie sprawę, że piekła, jakie rozpętałaś, nie da się niczym usprawiedliwić. Niczym, Siana. Nie spodziewałam się, że mnie zrozumiesz. Nie potrzebuję współczucia ani od ciebie, ani od nikogo. Niczego. Chyba nie jednak się nie da. Gdybym mogła cofnąć czas. Dosyć już będzie. I całe... Pan de la Tour sobie życzy ci... Chodźmy. Dami. Geralt. Posłuchaj. Dobrze. Jesteś tego... Oba. Dzięki... Takim... Zobaczymy, co z tą ceremonią teraz pójdzie. W imieniu... Spół... Człon... Dzięki... Wasza miło. A prywatnie bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Oprócz tego. Okej. Bardzo się cieszę i dziękuję ci, jaśnie oświecony. Musisz wiedzieć, że byłaś wyznaczona na piątą ofiarę bestii. Siana planowała posłuch. Mam dowód.
Nie wierzę w to. Za moment będę... Dzięki tobie. Nie my... Nie przesadzaj, widz. Jeśli moja obecność... Proszę wszystkich... Dobrze, przebijamy. Wiedźmin będzie brał... Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno. Dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak... pospolitą przestępczynię. Nie mogę uwierzyć, że mnie też chciałaś zabić. To musiał być wpływ tego potwora, Detlefa. Ty byś się nigdy do tego nie posunęła. Prawda? Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Chyba muszę to wziąć tym razem, bo ostatnio wziąłem to niżej. Niezależnie od wszystkich łagodzących okoliczności, Siana to przestępczyni i powinna zostać osądzona. A potem skazana, bo jej wina jest niezaprzeczalna. Bardzo mnie smucą twoje słowa, ale... muszę przyznać ci rację, Wiedźminie. Siano! Bez względu na nasze więzy krwi. Czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Wybaczysz mi. Chyba znowu ją zatuczę. Nigdy ci nie wybaczę. No i obie znowu trupem poległy, czyli to chyba nie będzie dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o ukrytego, jeśli... teraz znowu będzie sporo przewijania. Kurczę, jeszcze raz spróbujemy. Może uda się inaczej. Jeśli nie, to wracam po prostu do zapisu z tym, co się spotkaliśmy z Detlefem i gramy dalej, no bo kombinować też 200 razy tą samą historię nie ma sensu. Nie, nie, ale... Nie. O, czekam. Myśl. Od... Ile? Nie. Tak. Dobra, jeszcze raz spróbuję wczytać. Ceremonia. No, zobaczymy. Może tym razem coś innego uda. Jeśli nie, to wczytujemy ten wątek, co było spotkanie z Detlefem. Nie będziemy mieli tych nowych zbroi, tej nowej zbroi, tego nowego miecza. Natomiast na pewno będziemy mieli żywą Annę Hernię, Riettę, zadowoloną Ciri. Nie wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No, prawie jak w życiu, co? Tylko, że w życiu się nie da cofnąć czasu, ani nim wczytać save'a. No. Nie cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Spróbujemy jeszcze raz wykminić małe co nieco i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, chciałbym, żeby jednak przeżyły, żeby to jakoś fajnie też skończyło, ale... Jak widać, chyba nie, ta historia nie będzie miała happy endu nawet w tym wydaniu. Tamto o wiele lepiej mi się podobało, gdy one się jednak pogodziły. Był przytulas i tyle. Tutaj widzę, że coś jest już nie halo. Chcę z nią porozmawiać. Rozmawiać to se możesz, wiesz, z własną babą, a nie z tak... Odkryłem ważne fakty w jej sprawie. A, no to... Będę. Okej, może tym razem coś lepiej pójdzie.
Wiedźm... Byleby to nie... Witaj, Siano. Najwyższa pora, żebyśmy poważnie porozmawiali. Nie mam ci nic do powiedzenia. To przez ciebie tutaj siedzę. Skoro już siedzisz, to co ci szkodzi pogadać? No chyba, że masz coś lepszego do roboty. Streszczaj się. Siana. Anna Henrietta. Dlaczego? Regis cały czas powtarza, że Detlaff był bardziej zwierzęcy, a mniej ludzki od niego. Może i tak było. Detlaff działał instynktownie. Kierowały nim pierwotne odruchy. Tobą kieruje podłość, zawiść i chęć zemsty. Wynajęto mnie, żeby zabić bestię, masz rację. Ale coś mi się zdaje, że to ty nią jesteś. Nie masz pojęcia, kim jestem, ani co... Niespecjalnie jestem ciekawy, co tobą kierowało. Pewnie. Ty przecież jesteś od zabijania, a nie od słuchania. Nie spodziewałam się, że mnie zrozumiesz. Dosyć już no będzie. I chyba jednak. I całe szczęście. Nie, to się skończy tak samo. Chodźmy. To się skończy tak samo. To będzie trup na miejscu. Dan. Jesteś tak... Natychmiast... Dzięki... Takim... Nawet nie mam co, wiecie, wysłuchiwać, bo wiem, że to będzie to samo. W imię... Spół... Człon... Wasz... Dzięki... O... Będzie... Bardzo... Musi... Ma... Nie wiem... Z... Dzięki... Nie myl... Nie... Jeśli... Proszę... Wie... Syl... Dla... Jaśni... Nie zale... Masz... Sia... Jako... I co? Bo nie wiem, co się stało, bo za szybko przewinąłem. Ale myślę, że ją zabiła. Zaraz będzie 2 tygodnie później. Ta. Nie, ale... Pytasz, jak to się stało? Szybko. I nie... Czekaj. Myśl... Ile... Nie... Tak... Się naklikałem, no nic. Najwyżej będziemy musieli wziąć... To. Wszędzie domu, ale w domu najlepiej. Dlaczego? No z tego względu, że chyba to będzie najsensowniejszym rozwiązaniem. Wrócimy do tego, pójdziemy jeszcze na chwilę do domu. Sprawdzimy, co jest u Ciri, bo ona tam chyba będzie. No i od tego momentu zaczniemy kolejny odcinek, bo to na pewno jeszcze nie koniec. Na pewno jeszcze Wiedźmin 3 Dziki Gon zostanie z nami na krótką chwilę. Natomiast ile odcinków jeszcze wpadnie? Tego nie wiem, bo chciałem zrobić te wszystkie misje, wszystkie dodatki i się pobawić po prostu. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Tak, tu jest znacznik, idziemy do domku. Ale to wiecie, co zrobię już sobie poza odcinkiem, bo wiemy, że tutaj z Ciri spotkamy i będzie w porządku. Corvo Bianco. Ale jeszcze na pewno można sprawdzić to w taki, wiecie, magiczny sposób. Wisiały, wisiały jaja upowały. Jaśnie, kto to? Ciri? Dobrze. No. No dobrze, przegadajmy.
Co ci... Przegadajmy i będziemy mieli wszystko. Chcesz... Jeszcze... Wiesz... Myślę... A... To nie... Jak... Nie... A... O... Masz... Żadne... A właśnie... Dzień... No wie... Do zobaczenia. No i mamy wszystko. Teraz mogę robić misje poboczne. Bo to jest ta pozytywna historia, co już tam wiecie, co księżna się pogodziła z siostrą, ja zrozumiałem historię. I takie tam. A w międzyczasie z majordomusem mogę pogadać. Jak idą prace renowacji? O, to jaś... Natura... Mam w... Zgadzam się z... Czasem przy... Zgad... Ta... Na... Dołożę wszelki... Czy ży... Mam... Z całym... Dziękuję. Dobrze, to chyba już... Korwo pianko zostało wyremontowane. A my od tego momentu zaczniemy kolejny odcinek. Dziękuję za oglądanie. No niestety próbowałem uratować księżną po wizycie u tego złego wampira, ale niestety się nie udało. Dziękuję za oglądanie i widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie Team 2. Do zobaczenia.